Wstęp do pięcioksięgów. Pierwszą część Starego Testamentu tworzy zbiór zwany w tradycji grecko-łacińskiej pięcioksięgi, czyli Pantateuchy. W Biblii zaś hebrajskiej prawem Tora lub prawem Mojżesz. Pięć kolejnych ksiąg tego zbioru RDZ, WJ, KPEU, LB, PWT przedstawia najdawniejszy etap historii Izraela oraz jego prawodawstw. Podział całości na pięć części podyktowały obok treści zapewne także względy praktyczne związane ze sposobem pisania na zwojach, nie przesądzając zagadnienia, czy podział ten sięga najpierwotniejszych form pięcioksięgów. Jest on z pewnością bardzo dawny, znany całej tradycji żydowskiej i chrześcijańskiej. O ile Biblia hebrajska nazywa poszczególne części od pierwszych ich słów, o tyle grecko-łacińskie tłumaczenia nadały im specjalne nazwy, nawiązując do treści ksiąg lub ich właściwości. Pięcioksiąg rozwija jeden zasadniczy temat. Opisuje genezę i teokratyczny charakter społeczności Bożej w trzech kolejnych etapach. Od początku świata do Abrahama, dalej poprzez dzieje patriarchów, do pobytu w Egipcie i wreszcie od wyjścia z niewoli egipskiej do śmierci Mojżesza. Czyni to nie tylko przez bezpośredni opis historyczny, ale o wiele bardziej w obszernych zbiorach praw gwarantujących bezpośredni wgląd w strukturę Izraela.